Pistolet Forber. No, ten ekip. Tak bym jak Mozin. Telefon ponownie.
кръвчето, то не е. Има, ние сме подписани. Майки образов. Машината писане ли си? Банкнота имаш? То ти пиздаш? Не, то няма. А то? То не я, ты сразу то не я. О. Машина на шутя. Так и файно, не надо то есть. Чёрка, мы не писать. Кролика. Это мне не покажет. Вот виска в огне, может, кто-то себе вписал. Пианино. А тут нет? Ты слышишь, ай? То тут есть, ай. Тут есть такие звуки. О, вот так и в доме. То и то? Какие издания? О, mam taki sam medal. Pera. Mam stary gazety. Na zewnątrz i na prawo teraz? Tak. Zimno, 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 zimno. Карабин машин. Кольна. Jesteśmy ogólnie w Muzeum Orła Białego w Starachowicach. Muzeum powstało w 1969. No i obejmuje właśnie tylko temat po II wojnie światowej wszystkich tych zgromadzonych
ciężkich pojazdów, czy tam można określić jak czołgi, nie? Tam mamy jeszcze samoloty. No i mamy, nie wiem co to jest, statek. To jest, o, fajny. Co my tu mamy w środku? Fajny. To może jest jakiś sklep, może coś kupić otwarte. Jeden z baków paliwa. Powinny jeszcze być chyba z przodu. O, zobacz, sikierka. No, z przodu nie ma. Wrócę. Dawaj do tego samolotu. Tam na te mniejsze. Które idziemy? Wyrzutnia rakiet. Tędy najpierw, a... No i potem sobie wrócimy. No i tak to... To już jakiś inny... Śmierć rzutowy. Jak? 20... większy. O, tutaj jeszcze pocisk. Taki duży. Jajku. Ogromny. Myśliwiec przechwytujący MIG. O, jaki helikopterek fajny, no, zaraz zobaczymy. Sobie tylko to przejdę. Co my tu mamy? Jakiś taki. O.
nie otworzyli. No tak, widzicie, śrubka jest tutaj. Kręcone. Szkoda, że nie otworzyli, żeby pokazać, że się może sypuje w środku, pewnie dlatego, żeby tutaj nic już nie urwać, nie? Pewnie w środku jakichś tych, tego co jeszcze zostało. Szkoda, że kurczę, to tak stoi, czy to lato, zima, nie? Głównie zima. To szkoda. Śmigłowiec. Tak widać. Da się otworzyć ten. No, no i tak to wygląda. Tego nad nami, cudeńka. Elegancko. Pyk, silnik. Masakryczyliśmy na dzisiaj już. Masakrycznie. Do środka kiedyś. No. To było. Tutaj nie ma przejścia dalej. I stoliczek. Tyk. Tutaj sobie te żołnierze pewnie siadali. Zapinali się pasami. Tutaj pewnie siedzieli jacyś wyżsi rangą, nie? Dowódcy. No. No i tu jest. O. Już to będzie widać, nie wiem. Latarki. O, tutaj jeszcze jakiś ten. O, ile przycisków. Nie, czy to też widać jest. Różnych takich. To jest chyba, wygląda jak radio. Się rozsypuje. Fajnie, że coś takiego się w ogóle zachowało. To są te. Sobie staniemy. I ten. O, pełno przycisków jakichś różnych. A ten. Siadał. O, jakie pedały tutaj. Jakiś dzwonek. Dobra, jakoś się trzeba wydostać stąd. Gaśnica. Tam już dziura jakaś na wylot. Tak pewnie się chodzi tak trochę po tym, to nie jest to tak jakby nie czuć, że to jest takie stabilne. Reflektor właśnie, lotniskowy.
i tutaj jest ten. Ciągnik artyleryjski. Działa. O. To znowu jakieś niemieckie coś. Dobra, zobaczymy sobie tutaj. Przelicznik artyleryjski. To jest fajne. Nie będziemy oczywiście wszystkich przeglądać, to można sobie przyjechać, zwiedzić na własną rękę. No spokojnie, może będzie cieplej. Już nie teraz zimą. Masakra. No. Nie wiem, czy wspomniałem, ale bilecik normalny 22 zł. No ogólnie to tak jak mówiłem, że wcześniej, czy zima, czy lato, niestety te pojazdy stoją tutaj cały czas i to sobie też tam wrócimy. Może tam zobaczymy z tego pierwszego, gdzie Rafał stoi teraz. No, no i tam z tego co doczytałem, to ogólnie tutaj dyrekcja chciałaby, żeby, no wiadomo, żeby to jakoś zabezpieczyć przed, na zimę, no na razie nie mają funduszy, chcieli takie garaże wybudować pewnie, no takie jak na samoloty, nie, na lotniskach. Hangary, czy jak to tam się nazywa. O, zobacz jakiś ten. No, drewno jest. Fajne. Samo bieżące działo. Ciągnik ewakuacyjny. Dobra. No i tutaj elegancko. Radziecki czołg. Średni. Co to mamy? Radziecki czołg średni T-34. A to co to jest? Fajny. Transporter opancerzony. Kilometr dwa. BTR 152. Na elektryku byś tyle nie przejechał. Co ma? Zajesz to? Fojta na elektryki, kurwa. Teraz się trochę porobiło. Mają wprowadzić właśnie od następnego roku, od stycznia, ten podatek, nie? Coroczny za samochód. No i tam
Tak. To jest wóz. Ile zapłacimy po prostu ludzie? Wynikało z pewnie tego, czy dany pojazd nasz, w jakiej kategorii jest, tak? Jakie normy spełnia Unii Europejskiej. Transportem pasażerów. Kolejny i kolejny. No. O, jakie duże tutaj. Te. Cokolwiek to jest, rakiety. To jest bardzo fajne. Nie wiem, co to jest, zaraz zobaczmy. Wyrzutnia rakiet 2P19 skrót. Nie wiem, czy to coś tam będzie widać. Nie. Fajnie by było zobaczyć w środku. To wygląda, to jest jakiś kolejny. Kolejna wyrzutnia też ma taką szynę na samej górze, pewnie jak tutaj. Ta jest chyba załadowana. Tak, jest załadowana jakimś pociskiem. O, tutaj jest też załadowana. Fajne to jest. W kodzie można taki spotkać. Call of Duty, jak się coś grał. No. Tu kolejna. Chyba nawet taka sama. No. Tak. No, o, zobaczymy pociski. Pociski zobaczymy. Tu jest jedna otwarta. I co to jest? No. Torpeda. Tak, kadłub miny kotwicznej. Kotwica? Co? Ciągnik. Tylko dieselek, mówię. Ewakuacyjny. Turbogenerator. To taki fajny, kurde. Pach. Jest w dobrym stanie. Nawet. Ten transporter pancerzony. BTR-40. Wejdziemy jeszcze na koniec na to rusztowanie, na tutaj działko, które właśnie na takich statkach było montowane. Turbina gazowa to jest to. Tu kolejna
wzór turbiny gazowej TM1. No wiadomo, działko kolejne. To jest jakaś antena. Maszt okrętu trzylowego typu jakiegoś tam. Dobra, to sobie wyjdziemy teraz na to rusztowanie. Zobaczymy, co tam jest. Siedzenia są się elegancką. To działko zamontowane, co jest na dole. Zobaczymy z tej strony. Okej. No i to w sumie. No i tyle ty zwiedzania. Rafał. Nie, ja tylko mówię, że już nie ma nic. Ja to myślałem, że po zdjęciach to ten widać, że tak jakby było więcej, nie? Tego. Ten plac cały. No. Szkoda, że się nie. Tutaj mniejszy. Jakieś skrzyneczka, coś tam w środku. No i coraz mniejszy i na końcu taki stojący już bez kół. No a tutaj mamy znowu bomby lotnicze. O. Elementy pocisków. Do największego moździerza. Wszystko prawie rosyjskie jest. No. To jakbym już wspierał kurwa Rosję. Dobra, wychodzimy sobie. No. Dobra. No to kończymy. Wszystko zwiedziliśmy. No. Ciekawe, czy tutaj herbatę. Będziemy się robić herbatę? Nie, już nie. Zaraz pojedziemy, wiesz co, na tego. Jakiś maka czy coś po drodze. Dzisiaj niedziela a propos.
12. Dobra, kończymy, kończymy, nara.